Witam Państwa, stale Pana Maśka kłania. Wjeżdżamy do Małe Ciche. Tam była droga. Tu już mamy Małe Ciche, nieduże, nie średnie, małe. Małe Ciche. Tak wygląda, przepiękne Tatry dookoła, hej. Także wyjątkowo piękne. Tutaj pewnie jeszcze strumyk płynie, hej, zwolna. O, proszę bardzo, strumyk zwolna. I tam strumyk, oj. Ale utkwił kamera. Ten patyk trochę ten w Panamie się kupionym trochę się przekręca, hej. Jak to wszystko tak się okazuje, że to działa, ale raczej krótko. Wezmę trzymał w ręku, żeby tak nie trzęsło. No ale piękne są tereny. To są te wyciągi narciarskie. To jest Ubronka u Matyldy. Panorama Ubronka u Matyldy. Spoko, żeby ludzie przejechali. Ale podobają mi się te takie górolskie choty, hej. O, tak to wygląda. Ludzie ze mnie znikają, to się patrzę. Jak ja filmuję, to jest Hollywood Film Camera. No właśnie, tak powiem, jak filmowca zobaczą, to od razu inaczej traktują. Tak samo Polańskiego. Pedofil jest ścigany przez amerykański sąd, ale się okazuje, że jeżeli jest artysta pedofil, o, to wtedy jest nasz, to jest nasz skarb narodowy, wielonarodowy. I takiego ruszyć nie wolno, hej. Ależ głupota w tej Polsce, proszę Państwa, z tym Polańskim, to taki syf, kiwa i mogiła. Sąd miał się odnieść tylko do sprawy samego uzasadnienia tej kasacji, odrzucenia kasacji, czy w sensie formalnym, jak to jest napisane, a tak gaworzył, jaki ten Polański dobry, a to w Ameryce ścigaje, w Ameryce jest i dobrze, i źle, tak pieprzy po próżnicy jak murarze. I to są sędziowie, ludzie, ręce podają. Polskie sądy, to powiem Państwu szczerze, są chamy, prostaki, łajdaki i należałoby, tak powiem szczerze, zacząć zaorać i zacząć od początku, hej. Bo to już nawet nie ma co poprawiać. To są resortowi ludzie. Jeszcze może tam ich dzieci, ale też jeszcze tamte bydło komunistyczne. To przecież tego się nie da się słuchać. To są chorzy ludzie, jak tym senatorium, jak to było senatorium, czy Dusznik i Zdrój. To jest miasto chorych ludzi. Przesadzam, po prostu przepraszam tych ludzi, którzy tam mieszkają. No ale tak gwoli wesołości, hej. No to trochę politycznie, ale to bardziej chodzi te Małe Ciche, proszę bardzo, kościółek, o, jaki piękny, to ja to zawsze uwielbiam coś ładnego. Zobaczymy, czy to się da sfilmować, hej, ale da się. Drewno zawsze pięknie wygląda, bo drewno jest najpiękniejsze, proszę Państwa, najpiękniejsze jest drewno. Właściwie beton to jak beton, ale nawet beton połączony z drewnem, bo o, i tutaj gazda. Dobry wieczór, gazdo, co wy tam robicie, hej? Hej, robimy takie coś, furmankę. Będziemy... A to będzie cepru wozić, czy sami się wozić? Może i sami, cepru. No właśnie, to na ceprach to można zarobić, jak się sam będzie woził, to co zarobi? Nie zarobi nic. Konia by trzeba było sprzedać. No właśnie. No. To cepra wziąć, niech ceper ciągnie. Albo cepra, a gdyby no. Dwóch. Dwóch ceprów silnych takich. A jeden by nie uciągnął. No zależy, jeden po górach by nie uciągnął, to prawda. A my kajedzicie. Co? Kajedzicie. Nie wiemy, gdzie jedziemy. Jedziemy, bo nam się podoba. Czy przed ciebie. Przed ciebie. Przestanie się podobać, zawrócimy. Nie przeszkadza wam. No i pogadali. No i tak pogadali z tymi, jak to się nazywa, pogadali, to też mówię po rosyjsku, znaczy po białostocku, pogadały tam mówią, nie, to Ślązaki pogadały, to po ślązacku. No nic, nie będę Państwa zanudział, to jest wjazd chyba do kościoła, ale jest zamknięty.